Od 1 marca rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Składa się u nas wniosek i można dostać dofinansowanie nawet do 5 tysięcy do wymiany starego pieca na nowy, z tym, że musi to być piec piątej generacji na ekogroszek, ewentualnie na pelet, może być to też na piec gazowy, ewentualnie podłączenie do ECO. Dzięki dofinansowaniu z gminy każdy właściciel będzie mógł wymienić swój stary piec na nowoczesny i bardziej ekologiczny. Kwota dofinansowania wydaje mi się, że jest bardzo zachęcająca. No i w całej tej walce ze smogiem ostatnio warto się starać o dofinansowanie, wymienić sobie na nowej generacji piec, ograniczyć tą emisję spalin. Czym więcej wymienimy my w gminie tutaj, tym będziemy mieli zdrowsze i lepsze powietrze. W ubiegłym roku z dotacji skorzystało 90 gospodarstw. Polecamy naszym mieszkańcom korzystanie z tego programu, bo każde działanie na rzecz poprawy powietrza, przede wszystkim w naszej gminie, ale nie tylko, jest ważne i należy w tym kierunku robić wszystko, żebyśmy lepiej oddychali. W gminie Grodków co roku odnotowuje się wiele przypadków złego spalania w piecach. Przyjeżdżamy na miejsce, mamy uprawnienia do tego, żeby wejść na teren posesji. Jest to obowiązek właściciela tej posesji, żeby strażników miejskich uprawnionych wpuścić w celu dokonania kontroli. Pobieramy próbki paleniskowe, wysyłamy do centralnego laboratorium pomiarowo-badawczego i dostajemy wynik. Ja jestem takim typowym objawem, ponieważ jestem alergikiem, jakby wyczuwam też te kwestie związane z tym powietrzem, które jest zanieczyszczone, to często chrypka, problemy z głosem. Myślę, że warto, bo większość z nas jest na to narażona, aby jednak podziałać i wprowadzić coś dla naszego zdrowia. Za niewłaściwe spalanie w piecach można otrzymać karę nawet do 5 tysięcy złotych.